Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale z EAFC 25. Dzisiaj otworzymy sobie nagrody za Division Rivals, konkretnie szósta liga. To jest to, co udało mi się osiągnąć. Najpierw oczywiście pokażę Wam skład, którym rozgrywałem swoje spotkania jak na razie w tym, w sumie to pierwszym tygodniu można powiedzieć i to nie całym tygodniu, bo ja tę grę kupiłem troszeczkę później i dlatego też tych meczów było mniej. No i generalnie to wygląda trochę inaczej niż od początku, ale i tak szóstą ligę udało się osiągnąć. Tutaj za ewolucję Diego Dalot 84 overall, no i bardzo przyjemna karta, postanowiłem go sobie tutaj właśnie ewoluować, no i myślę, że wygląda całkiem solidnie. Jestem zadowolony tutaj do zmiany bramkarka, no ale żeby było to zgranie troszeczkę więcej, no to ją sobie po prostu miałem w klubie, no to też ją umieściłem. Z takich ciekawszych kart, no to na pewno Darwin Nunes, którego kupiłem niedawno w sumie, tylko 8 spotkań na razie rozegrał, no ale gra mi się nim dużo przyjemniej niż Hojlundem, który może i statystyki ma wręcz, jak widzicie, rewelacyjne, tylko że dużo tych meczów to też było skład Battles i on po prostu tych statystyk nabił. No i w tych niższych ligach zdecydowanie no, Hojlund miał po 3-4 gole, więc to nie jest wymagające. To siódma, ósma liga, więc zdecydowanie tych statystyk najgorszych nie ma. No Henderson, który został trafiony, jak dobrze pamiętam, to chyba nawet na odcinku, jeśli nie, no to po prostu trafiłem tego Hendersona. No nie ma on za dużo zgrania, ale na razie on tutaj po prostu jest. Sterling na pewno z takich ciekawszych. No Jamal jest ok, ale trochę brakuje mu tego tempa na pewno. Eze na te niższe ligi też przyzwoicie. No generalnie jakbym miał się do kogoś tutaj doczepić, no to na te niższe ligi to jest wystarczający skład, bym mógł po prostu dać radę, ale chcielibyśmy to ulepszyć się i właśnie taki jest cel. No, skład Battles Gold 1 na razie. A jeśli chodzi o Division Rivals, no udało mi się wbić tą najwyższą rangę. Tam 45 punktów trzeba zawsze wbić. To ulepszenie, o jak to ładnie określone jest. 5 piłkarzy 75 plus, 20 piłkarzy 75 plus, mega paczka 1 z 5 piłkarzy wypożyczone 86 plus, no i 17,5 tysiąca monet. To jest chyba bardzo ważne. Najpierw ten wypożyczony piłkarz. No, Oblak tutaj by się nam bardzo przydał do składu, bo to jest na 4 dni wypożyczony zawodnik, no to bardzo by się nam przydał. Jeszcze trzeba tam chyba wbić, muszę 100 punktów do Food Champions kwalifikacji, no to Oblak jak znalazł, no bo tak patrzę, no są spoko, niby Gabriel, ale tutaj do składu jednak Oblak nam się bardzo, bardzo przyda. No widzę, że fajnie się w jej bawią, że serwery wytrzymają, bo generalnie ja nagrody miałem otworzyć od razu o 9. Nie było dostępu do serwerów. Widzę, że historia się chyba powtarza. Spróbujmy jeszcze raz. No, raczej się nie uda. No cuda się zdarzają, jednak działa. Więc, ale nie widzę mega paczki. A dobra, na samym końcu jest. No to zacznijmy od tej paczki najsłabszej chyba. Mam nadzieję, że tu jakieś 8-3 wpadnie, żeby kogoś sprzedać i zrobić jakiś lepszy skład, no bo to w szóstej lidze to już fajnie by było coś lepszego mieć. Jak widziałem te niektóre składy Portugalia, Bayern, no to to jest Palinia, no to jest overallowo super, ale niestety z kolei no do gry nie nadaje się kompletnie i z tego co widzę to jest, a nie, jest wymienny, dobra, to super, bo to zawsze jest koło 5000. Jest też Di Maria, niestety niegrywalny. Jest, chyba że ma jakąś alternatywną, ale wątpię. No niby ma SPO, no to w sumie ten Di Maria na SPO. Tak samo tutaj mamy z Porto Pepe. Ej, no w sumie zmienników fajnych byśmy mieli. No i Jimenez, który niestety chyba mnie prześladuje. Dla odmiany mega paczka. No i w sumie to będzie przedostatnia paczka, za dużo tych nagród nie ma, ale no co zrobić. SP. Ty, no nie gadaj, że to jest Kevin. Nie wiem, czy on ma... To jest Kevin! To jest Kevin De Bruyne! 90 overalla, no lepiej się chyba trafi... No dało się lepiej oczywiście, ale to jest no kapitalna karta. Jeszcze na jakimś stylu pewnie będzie śmigał jak znalazł, chociaż te 67 tempa średnio mnie przekonuje, ale zobaczymy, przetestujemy sobie Kevina, bo myślę, że jest tego wart.
Coś kapitalnego. Nie spodziewałem się, że z tych nagród coś takiego dobrego może wpaść. A tu proszę, on około ponad 30 tysięcy jest wart. To dużo. To sporo. Czy jest jeszcze ktoś tutaj warty uwagi? No z tego co widzę, no on nie kosztuje dużo, z tego co wiem. Style mamy gry. No, lafą jeszcze. Nie, no super. Trafiamy walkout i to 90 plus. No ja jestem bardzo zadowolony z tego trafienia. Także ja już jestem usatysfakcjonowany. Warto było grać. No nie powiem. Dosyć długo, żeby ulepszenie uzyskać. 75 plus 20 piłkarzy. 20, przepraszam, piłkarzy. LO. Robertson. No nie, no coś pięknego, co tutaj nam sypie. To mi się podoba. No bo Liverpool, no to musi być Robertson. Tylko ile on ma? 85. No troszeczkę chyba, jeśli chodzi o tempo. No nisko, nisko, nisko. Super, że się. O, jeszcze nie łoka, tylko inform. No super, super. Bardzo dobrze, bo z tego idzie później fajną sumkę uzyskać, także ja jestem zadowolony bardzo, bo mamy walkout, mamy informa, mamy 85 też kartę. Nie, no jest bardzo dobrze. Jest taki jeden drobny minus. Ta paczka jest niestety niewymienna. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Fajne trafy, troszeczkę końców padło, idzie coś z tego zlepić jak najbardziej. Także nic, tylko grać kwalifikacje do WoW Champions czy jakieś inne tryby, bo jest co robić na pewno na początku w tej grze. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki, cześć!